Dzień dobry, zapraszam Was na kolejny vlog. Dzisiaj mamy wtorek, 18 albo 19 luty, teraz już nie pamiętam. Szczerze mówiąc, wybieram się dzisiaj do kina, stąd ta fryzura, pokręcony włos i nawet makijaż już jest. Wprawdzie jestem w szlafroku, ale ja tak lubię właśnie, jak mi tak jest przyjemnie i ciepło w domu, także dlaczego miałabym z niego wychodzić? Wybieram się do kina z koleżanką, nie sama, aczkolwiek nie miałabym problemu z tym, żeby iść do kina samej. Oczywiście siedzenie w domu jest bardzo przyjemne, ale fajnie jest też wyjść do ludzi. Ja z Oliwią byłam już parę razy w centrum handlowym, pojechałyśmy sobie same. Wiadomo, jeździmy też na zakupy do różnych sklepów, do parku, ale fajnie jest też wyjść z domu samemu. Taka była też propozycja Tomasza, więc powiedział, że przyjedzie dzisiaj z pracy trochę wcześniej, chyba około godziny 5 już ma być z powrotem. Zostanie z Oliwią w trakcie, gdy ona będzie miała drzemkę, gdy będzie sobie spała jeszcze po południu, to wtedy popracuje on sobie po prostu z domu zdalnie, ponieważ ma taką możliwość. No a ja w tym czasie właśnie jadę z koleżanką do centrum handlowego i do kina. Postaram się oczywiście wrócić wieczorem na czas kompania Oliwii, ponieważ taki postawiłam sobie cel. To jest dla mnie priorytet. Zawsze robimy to z Tomaszem razem, więc chcę, żeby tak też i dzisiaj było. Więc postaram się na tę porę wrócić. Idziemy na film, zaraz Wam pokażę jaki, ale chciałam go zobaczyć, jak tylko zobaczyłam zwiastun. Podobno jest bardzo dobry, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Na pewno będzie fajnie, bo jadę w doborowym towarzystwie, także na pewno będzie fajnie. Muszę zrobić sobie coś jeszcze na lunch, ponieważ już jest taka właśnie pora lunchowa. Nie wiem jeszcze co, coś myślę, że upichcimy razem. Na lunch dzisiaj mam soft taco, pełnoziarniste, do tego w środku sałatka jajeczna z odrobiną soli, pieprzu i niewielką ilością majonezu i czerwona papryka do przegryzienia. W ogóle to tak mnie boli gardło, sama nie wiem od czego i polecałam Wam kiedyś taką herbatę właśnie na ból gardła z tej firmy Traditional Medicinals. To jest jakaś ziołowa herbata, w zasadzie nie wiem. Tutaj jest skład. Nie wiem co, ale coś sprawia, że ona jest w posmaku taka śliska. I właśnie w ten sposób jakoś pokrywa gardło i wtedy no nie boli aż tak bardzo. Także muszę sobie zrobić tę herbatę, bo tak jak mówię, no strasznie mnie boli gardło to już od kilku dni. Także najwyższa pora uruchomić herbatkę. Bardzo lubię te butelki, ponieważ one się rozkładają tak całkowicie i łatwo jest je umyć. W ogóle super, że no to są jedyne butelki, jakie ja kupiłam i Oliwia akurat no, pije z nich bez problemu, także naprawdę super. Oliwia tak szybko rośnie, że musieliśmy już ją przenieść do normalnego łóżeczka. To jest kołyska, w której do tej pory spała. To jest kołyska marki Baby Bjorn. Bardzo mi się podoba ta kołyska, zwłaszcza, że ma właśnie takie metalowe nogi. I zobaczcie, wystarczy po prostu tak o, tak tyrpnąć i ta kołyska już się w tym momencie rusza. Więc to działa na tej zasadzie jak właśnie ten bujaczek Baby Bjorn. W momencie jak ona się ruszała w kołysce, to ta kołyska wtedy ruszała się razem z nią. Czy ja też wiadomo, w nocy mogłam po prostu tyrpnąć parę razy i kołyska się zaruszała, ona wracała do snu. No ale niestety wydawało mi się, że będziemy mieć tę kołyskę na około może 3-4 miesiące, ale Oliwia nie mieści się na długość. Wydaje się, że ta kołyska jest dosyć spora, no ale niestety Oliwia, mierzyłam ją wczoraj, ma 62 cm i w momencie jak ją włożymy tutaj, to nad głową zostaje niewiele miejsca, a teraz tak
kopię po prostu cały czas nogami, że ja już parę razy obudziłam się w nocy, a ona po prostu miała nogi wywalone tutaj w górze stopy na oparciu. No więc w tym momencie to już no, nie jest dobry pomysł, ponieważ ona się w tym czasie też budzi. I po prostu łóżeczko, które tutaj mieliśmy, przenieśliśmy sobie do sypialni i teraz śpi tam. Myślę, że za parę miesięcy przeniesiemy ją tutaj do jej pokoju, dlatego że tak bym chciała, żeby spała u siebie w pokoju, a nie u nas. Oczywiście pewnie przeniesiemy ją dopiero, gdy będzie miała około, nie wiem, 6 miesięcy. Dajcie znać, kiedy Wy przenosiliście swoje dzieci. Ja wiem, że są ludzie, którzy śpią z dziećmi w tym samym łóżku. My z Tomaszem taki sobie postanowiliśmy cel, że nasze dziecko nie będzie spało z nami w łóżku. Teraz, zwłaszcza gdy była taka malutka, nie chcieliśmy ryzykować, że ją gdzieś przygnieciemy w nocy. Uważaliśmy po prostu, że no jest to nieodpowiedzialne i tak też takie są zalecenia tutaj Amerykańskiej Izby Pediatrów. Za każdym razem, gdy dostajemy po prostu wypiskę od lekarza, zawsze jest podkreślone, żeby dziecko spało w swoim łóżeczku czy kołysce. Na plecach, żadnych kocyków, poduszek, misiów, niczego w łóżeczku ma nie być, więc my się do tego stosujemy, jakby robimy wszystko, co możemy, żeby była bezpieczna, więc od samego początku spała właśnie w tej swojej kołysce, nic tam nie było, żadnych kocyków, spała zawinięta po prostu otulaczem. No a teraz śpi po prostu w łóżeczku, które również jest puste i też jest tam tylko ona, otulacz i materac. Także taki mamy cel, żeby ona po prostu spała w swoim łóżeczku, w swoim pokoju. Jestem bardzo ciekawa właśnie, kiedy Wy przenosiliście swoje dzieci. Zalecenie tutaj właśnie z Amerykańskiej Izby Pediatrów jest takie, żeby dziecko spało w pokoju, w tym samym pokoju co rodzic, właśnie nie w tym samym łóżku, w swoim łóżku, ale w tym samym pokoju co rodzic, minimum przez pierwsze 6 miesięcy, można nawet do roku czasu. Wydaje mi się, że 6 miesięcy to chyba już jest takie duże dziecko i wydaje mi się, że mogłaby już być u siebie w spokoju. Dajcie znać oczywiście, co sądzicie, jakie są wasze doświadczenia. Jestem bardzo ciekawa. A jeszcze chciałam wrócić do jednej rzeczy, dlatego że dzisiaj opublikowałam Wam vloga i tam pojawiła się taka kwestia. Za każdym razem, kiedy wspominam, że wybudzam Oliwię na jedzenie, czy po prostu ją budzę z drzemek, to właśnie pojawiają się komentarze na ten temat. Może ja po prostu tego nie doprecyzowałam. To nie jest tak, że ja jakoś brutalnie po prostu ją wybudzam, tylko po prostu kiedy już dość długo śpi, albo kiedy zbliża się ta pora karmienia, którą mamy ustaloną w naszej rutynie, jeżeli ona się nie wybudza, to po prostu idę tam do mojej sypialni, odsłaniam rolety, także w pokoju robi się widno, otwieram drzwi na oścież, wyłączam maszynę z białym szumem i po prostu pozwalam, żeby takie naturalne dźwięki z domu dotarły do niej i żeby w ten sposób się sama wybudziła. Czyli to nie jest tak, że ja ją po prostu budzę tak bardzo brutalnie, tylko wybudzam ją właśnie w ten sposób. Jeżeli potrzebuje spać, to śpi i było tak nieraz, na przykład Oliwia przechodzi przez skoki rozwojowe właśnie w taki sposób, że śpi. Po prostu mnóstwo śpi. Potrafi przespać całą noc, a później spać jeszcze cały dzień. Także było już tak nieraz, że ja wyłączyłam maszynę, odsłoniłam okno, w ogóle krzątałam się po domu, nie będąc mega cicho, a ona po prostu spała i potrafiła spać przez 4 godziny albo 6, bo miała taką potrzebę. Ale zazwyczaj, kiedy ja zrobię te wszystkie rzeczy, o których wspomniałam, a jest normalna jej pora karmienia, czy właśnie pora pobudki, o, tak jak teraz, to po prostu ona sama się wtedy wybudzi. A wybudzam ją rano o konkretnej porze, ponieważ takie było zalecenie właśnie z tej książki. Pokażę Wam, jaka to jest książka, żeby codziennie dziecko miało taką samą porę pobudki. Ona śpi od godziny 9:30 wieczorem do około 8:30 rano. To jest około 11 godzin, więc uważam, że wtedy jak najbardziej można dziecko już wybudzić. Śpi tak długo. Poza tym mlaska już teraz nad ranem, jak jest głodna, także wiem, że jest gotowa, by wstawać i żeby zjeść co nieco, bo tak jak mówię, no słyszę to. Widzicie, tak to sobie zorganizowaliśmy póki co. Oliwia już się przebudza ze swojej drzemki, także tam wstawiliśmy po prostu łóżeczko, bo jest dosyć duże, ale zmieściło się. W ogóle to tam coś wygląda bardzo, bardzo specjalnego, ale pokażę Wam za chwilkę. Także tam sobie Oliwia teraz śpi. Jest ok, muszę przyznać, że byłam bardzo, bardzo zaskoczona. Przejście z kołyski do łóżeczka było bardzo, bardzo płynne, jakby w ogóle nie zauważyła.
To jest ta torba, którą było widać właśnie w sypialni. To jest mój pierwszy zakup w Louis Vuitton i jest to torebka, bo to już zdradziłam na Instagramie. Pytałam Was również, czy jesteście zainteresowani takimi filmikami typu unboxing. Co o tym sądzicie? Czy chcielibyście, żebym właśnie taki filmik dla Was nagrała, pokazała, jak to jest zapakowane, co to jest, ile kosztowało i ogólnie moje przemyślenia. Ponieważ mam kilka innych rzeczy, których Wam nigdy nie pokazywałam, dlatego że w trakcie ciąży jakoś tak nie nagrywałam filmików z haulem, a w ciągu ostatniego pół roku mam jeszcze jedną torebkę, na przykład Gucci, też co nieco z Saint Laurent, mam też buty Chloe, które mogłabym Wam również pokazać, więc dajcie znać, czy takie filmiki typu unboxing Was interesują, czy chcielibyście zobaczyć, jak te rzeczy wyglądają. No teraz po czasie to również z taką mini recenzją, ponieważ tak jak mówię, ich używam. Także dajcie koniecznie znać. Wyszłyśmy na spacer, zobaczcie jak cudnie, 14 stopni. Zaraz Wam pokażę, jak pięknie świeci słońce. Ale chciałam Wam pokazać ten film, na który idziemy, dlatego że zapomniałam wcześniej. Film, na który idziemy, nazywa się Isn't It Romantic, po polsku jak romantycznie. I widziałam, że będzie w kinach już niebawem, chyba pod koniec miesiąca. No ja bardzo lubię tę aktorkę. Niektórzy z Was mogą ją kojarzyć jako Fat Amy właśnie z Pitch Perfect. To jest mój ulubiony film, wszystkie trzy części. Natomiast tutaj właśnie w takiej komedii będzie grała. Ogólnie lubię filmy z nią, także już się nie mogę doczekać. To jest właśnie ten kubek, o którym Wam wspominałam. Kubek nazywa się Amber. Tomasz nie wziął go jeszcze do pracy, więc stwierdziłam, że Wam pokażę. To jest kubek ze stali nierdzewnej, pokryty powłoką ceramiczną. Kubek, który ma podstawkę właśnie, dzięki której się go ładuje. Podstawka podłączana jest do prądu. Tutaj jest właśnie przycisk, można kubek włączyć, wyłączyć. Kiedy jest naładowany, to nie musi być na tej podstawce, ponieważ nie wiem teraz dokładnie, na ile godzin wystarczy ładowanie, ale wystarczy, że jest naładowany. Ustawimy sobie właśnie w aplikacji na telefonie temperaturę, jaką chcemy mieć i wtedy nasza herbata, kawa czy właśnie gorąca czekolada będzie takiej temperatury. I muszę Wam powiedzieć, że ciekawe to było, ponieważ Tomasz zrobił herbatę dla siebie i dla mnie w weekend, dla mnie w normalnym kubku i właśnie po jakimś czasie chciałam sprawdzić, więc wzięłam mojego swojej herbaty, a później jego. No moja już była taka letnia, a jego dalej była gorąca, ponieważ taką sobie temperaturę ustawił. Także naprawdę super, kubek działa. Można sobie ustawić właśnie różną temperaturę, a można też wybrać z ustawień gotowych, na przykład zielona herbata czy czarna i wtedy utrzymuje Wam odpowiednią temperaturę. No także nie powiem, jest to fajny prezent, Tomasz był bardzo, bardzo zaskoczony i bardzo mu się ten prezent podoba, także naprawdę super, polecam. Kubek taki można kupić na ich stronie internetowej, ale też widziałam, że jest na Amazonie, jest też no, w różnych innych sklepach, w tych większych domach handlowych można go kupić. Dostępny jest biały, czarny i jeszcze w takim kolorze miedzianym, także Jak Was interesuje, to zerknijcie sobie. Właśnie zostawię Wam linka pod spodem, żeby Wam było łatwiej znaleźć. No ale Tomasz jest zadowolony, mi też się taka idea bardzo podoba, także super. Wczoraj Tomasz zamówił nam na obiad sushi, ale bardzo poszalał z ilością, więc mnóstwo tego zostało jeszcze na dzisiaj. Także szybko sobie tutaj zjem jeszcze obiad właśnie, zanim pojadę do kina. Mam tutaj mieszankę wszystkiego, bardzo różne tutaj są rodzaje sushi. A tak z ciekawości, Wy lubicie sushi? Bo ja jeszcze jak mieszkaliśmy w Polsce, powiem Wam, ciężko było jakby... Nie mogłam się do tego przyzwyczaić, w ogóle krewetki, jakoś nie smakowało mi to. Natomiast teraz jakoś tak polubiłam i sushi to jest chyba coś, co lubię jeść najbardziej, szczerze mówiąc.
Tomasz już w domu, gotowy, żeby zająć się Oliwią, także ja zmykam, dam znać po filmie, jak mi się podobał. Jesteśmy już po filmie, jest to w miarę nowe kino i chciałam Wam pokazać coś, co jest w łazience, ponieważ jest to bajer totalny. W umywalce możecie zarówno umyć ręce, jak i je wysuszyć, w ogóle super pomysł, nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałam i myślę, że powinni to robić w większości łazienek, bo to jest super udogodnienie. Ty, no ja nigdy nie widziałam nic takiego, wiesz, w życiu. Już wróciłam do domu, muszę przyznać, że film był bardzo fajny. Dziewczyny, idźcie z koleżankami, to nie jest film, na który poszłybyście pewnie z partnerem, także na babski wypad super. Jest to komedia, fajny, ciekawy schemat, podobała mi się, przyznam szczerze, także uważam, że warto. Jeszcze po drodze zahaczyłam o Target, bo musiałam odebrać zamówienie, pieluszki, a w sumie mogę Wam nawet pokazać. Odebrałam pieluszki dla Oliwii, my tych używamy, Pampers Pure Protection, to jest taka nowość, bardzo lubię te pieluszki, tak naprawdę używamy ich odkąd wróciliśmy ze szpitala i Oliwia nigdy nie miała żadnej wysypki, po prostu uważam, że są super te pieluszki, nawet nigdy nie musiałam kremu tak naprawdę na pupę używać, ponieważ no nie ma takiej potrzeby, są naprawdę fajne, ona nosi rozmiar 2, aczkolwiek no niedługo przeskakujemy pewnie już na 3, ponieważ niby to jest od 12 do 18 funtów, a ona już ma 14,5, także tak w zasadzie w połowie się tutaj mieści, ona ma już 6,5 kg. No i jedzenie dla tego naszego głodomora, przecież ona lubi sobie zjeść, także to odebrałam. Teraz już idziemy kąpać Oliwię, także z Wami się żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, do śledzenia mnie na Instagramie. Do zobaczenia wkrótce.